Siema, jesteśmy w Zakopanem. Dzisiaj będę gościem w czterogwiazdkowym hotelu Gold. Podobno możemy liczyć na błogi relaks, wysoki standard i niepowtarzalny góralski klimat, a oprócz tego na miłą atmosferę z bliskością szlaków turystycznych, a więc idę go przetestować. Zobaczcie, jak wygląda główny hall. Jest bardzo ładny. Jest tutaj połączenie nowoczesnego stylu z góralskim klimatem. Przepiękne drewna. Bardzo ładna recepcja. Obita skórą. Oraz największe wrażenie chyba robi tutaj ta ściana z mchu. Przepleciona kamieniem i drewnem. Coś pięknego. W drodze do naszego pokoju mijamy przepiękny korytarz. Wyłożony drewnem i oświetlony. Wygląda to wspaniale. Wchodzimy do naszego pokoju. Jest bardzo ładnie. Dużo takiego przyjemnego drewna. Ale zaraz, nie pokażę wam wszystkiego. Najpierw oczywiście idziemy sobie do łazienki. Widzimy przede wszystkim duże lustro. Głęboką umywalkę. Prawie jak wanna. Na to mamy położony taki fajny kamień. Wygląda to bardzo elegancko. Na wyposażeniu standardowo suszarka. Zestaw kosmetyków sygnowanych logiem hotelu oraz mydełko. Mamy fajną półkę. Mamy trzy ręczniki w sumie. Do rąk, do ciała i do nóg. Mamy kabinę prysznicową. Wygląda bardzo elegancko. Przeszklona. Nie ma brudzika. Ale minus jest taki, że ona jest bardzo mała. Zobaczcie sobie. Ktoś mojego wzrostu wykąpie się tutaj komfortowo. Ale ktoś wyższy już będzie miał tu problem. Łazienka bardzo ładna. Idziemy do pokoju. Od razu rzuca się w oczy, że mamy tutaj dwie strefy komfortu. Czyli dwie kanapy, ale po kolei. W tym miejscu mamy jedną dwuosobową kanapę, dosyć wygodną, z poduszkami. Przejdźmy teraz do biurka. W sumie mamy tu ich dwa, więc dwa dla dwóch osób pracujących przy laptopie lub surfujących w sieci. Idealnie. Zobaczcie, mamy tutaj jedno biurko. Krzesło bym powiedział, no słabe takie. Czuć pod spodem ten plastik, nie jest zbyt wygodne. Także nie będzie się tu komfortowo na pewno pracowało. Głębokie szafki. Możemy sobie tutaj coś schować. Oprócz tego mamy wysuwane szuflady. I tutaj mamy też głęboką szafkę. Także nie mamy tutaj lodówki. Na stoliku taki standardzik, czyli czajnik, kawa, herbata i cukier. Jest jedna filiżanka, ponieważ jestem sam. Stała tu też jedna woda. Ale poprosiłem panią o dodatkową, to dostałem aż dwie dodatkowe. Obsługa jest rewelacyjna, miła, życzliwa i pomocna. Idziemy dalej. Tutaj mamy drugie biurko. Wyraźnie mniejsze. Z tym samym krzesłem, czyli już wiem, że będzie niewygodne. Nie muszę tego sprawdzać. Zobaczmy, co mamy w biurku. Mamy tutaj lodówkę. Minibara nie ma. Możemy sobie we własnym zakresie to wykorzystać. Być może można zamówić u obsługi, ale nie jestem pewien. Ewentualnie powiem wam później. Nad biurkiem mamy telewizor 42 cale. Wygląda w miarę na tle tego wnętrza. Co prawda pokój jest duży, natomiast ma mnóstwo takich różnych skosów, przez co jego powierzchnia nie jest aż taka wielka przy użytkowaniu. W drugim kącie mamy taką samą kanapę. Jakbyś się pokłócił ze swoją partnerką, to ty w tym kącie, ona w tamtym, albo na odwrót. Naprzeciwko siebie mamy fajnie wyglądające lustro w takim klimacie góralskim, drewienko, spoko. Tutaj mamy duże łoże małżeńskie. Zwróćcie uwagę, wygląda ono wyjątkowo. Jest drewniane, ma fajne wzorki. Oraz po dwóch stronach, a w sumie dookoła łóżka, mamy fajne, przyjemne drewno. Za sobą mamy też wzorki, tak samo jak tutaj. Mamy fajne zagłówki, patrzcie. Miękkie, średnio miękkie. Wygodne. Bardzo nawet bym powiedział. Nic tutaj jest nieprzypadkowe. Zobaczcie sobie. Fajne poduszki. Po dwóch stronach mamy oczywiście szafeczki nocne. Oraz lampki nocne. A nad nami patrzcie, jaką mamy świetną zasłonkę w klimacie góralskim. Z takimi symbolami. Nie wiem, co te symbole oznaczają. To samo mamy tutaj. Zobaczcie sobie. Na tych pokrowcach. Świetnie to wygląda. Naprzeciwko dużego biurka mamy dużą szafę. Zobaczmy, co się w niej kryje. Moja kurteczka, czyli mamy kilka wieszaków, możemy sobie coś powiesić. A z drugiej strony mamy szlafrok i całkiem sporo półek, żeby się wypakować.
ze swojej wielkiej walizki. Albo małej, w zależności na ile tu chcecie przyjechać. I w kolejnym mamy też wieszaki. I na samym dole safe. Nie wiem, czy będzie widać. I to tyle. Myślę, że czas sprawdzić room service. Wjechał nam room service. Zobaczcie, jak to prześlicznie wygląda. Jak to jest apetycznie podane. Zobaczcie. Szarlotka. Klasyczna. Z gałką lodów. Bitą śmietaną. Kiwi oraz winogronami. Dużo jest tych owoców. Zobaczcie, prześlicznie podany. Z górą, z wielką górą frytek. Do tego stroik chyba z jarzębiny i soli morskiej. Mamy sos. Mamy sałatkę. Dobra, to teraz sprawdzimy, jak to smakuje. Nie jestem jakimś wielkim znawcą burgerów, ale muszę powiedzieć, że smaczny. Bułka chrupiąca. Mięso dosyć chude, soczyste takie, widać, że wysokiej jakości. Tutaj mamy pomidorka, mamy ogórka, mamy góralski akcent, mamy dwa małe oscypki. Sosik, muszę powiedzieć, że to jest taki musztardowo-miodowy, nie wiem, ale smaczny. Ciężko zrobić lepsze frytki niż w McDonaldzie, ale te są dobre. Nie wiem, co to za sosik do tych frytek, ale poprawny. Teraz spróbujemy sałatki. Wygląda świeżo, smacznie. Pyszna. Świeżutkie warzywa. Taka lekka. Bardzo dobra w smaku. To teraz sam na sam z szarlotką. Nareszcie. Spróbujemy jej. Zobaczymy, jak ona smakuje. Wygląda pysznie. Nie jest... Te jabłka nie są takie przemielone, tylko są w kostkę. Pyszna. Do tego lody waniliowe i świeże kiwi. Pychoda. Winogronka. Nie przepadam za winogronami. Rewelacja. Jesteśmy w strefie spa, które nazywa się Gold Wellness i można je zarezerwować na wyłączność, co oczywiście uczyniłem. Zobaczcie, co tutaj mamy. Co na nas czeka? Czym obiekt chce nas uraczyć? Mamy grotę solną, wspaniały mikroklimat. Naprzeciwko mamy masaże. Zobaczcie sobie. Nikogo tutaj nie ma, ale czekają gabinety masażu na was. Idziemy dalej. Jesteśmy w strefie jacuzzi. Od razu widzę, że mamy tutaj dużą i wypasioną wannę z hydromasażem oraz z przyciskiem na ścianie do jej uruchomienia. A obok mamy kolejną grotę solną. Zobaczcie sobie. Jeżeli nie chcemy leżeć w tamtej grocie, to tutaj możemy sobie posiedzieć. Rewelacja. Idziemy dalej. Za mną macie beczkę, ale nie drewnianą, tylko z takich płytek. A więc tutaj mamy dwie sauny, a naprzeciwko prysznic. Patrzcie, jak to wszystko jest fajnie wykonane. W takim drewnie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale za chwilę pokażę w tym pomieszczeniu, w którym jest jacuzzi. Zobaczcie sobie. Myślę, że na te detale warto zwrócić uwagę. Jest tu mnóstwo pięknie wyglądającego drewna. Chociażby ściana nad jacuzzi. Chociażby drzwi te tutaj. Albo te belki tu. Zobaczcie. Wygląda to wspaniale, prawda? Oczywiście jest tutaj też sporo płytek, ale myślę, że to jest wyważone fajnie. Dodatkowo mamy wody, nałęczowianka oraz ręczniki. Myślę, że można tutaj się fajnie zrelaksować, fajnie odprężyć i na chwilę przynajmniej zapomnieć o wszystkim. Mamy kolejny poranek. Spało mi się tutaj bardzo dobrze. Przyznam, że spałem jak dziecko. Pokażę wam teraz widok z okna. Co prawda jesteśmy w takiej części Zakopanego, że nie mamy widoku niestety na te wyższe partie gór, ponieważ przysłaniają te mniejsze góry to wszystko. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Mamy widok na las oraz na takie małe górki. Jest w porządku. Idziemy teraz na śniadanie. Zobaczcie, czym nas tutaj uraczą. Śniadanie, że tak powiem, standardowe. Mamy dosyć dużo pieczywa. Ciemne, jasne, ziarniste, nieziarniste, co tylko chcemy. Mamy zestaw serów i wędlin. Ser pleśniowy, twarożek, mamy makrele, mamy parę kawałków pomidora, ogórka, papryki, mamy jajeczko, mamy dwa kawałki ciasta biszkoptowego chyba. Mamy tutaj oczywiście na deser racuszka, nawet jak chcecie to dwa. I taki standardzik. Masełka, musztarda, ketchup, majonez, sól, pieprz, cukier, nutella, miód, dżem.
Bierzemy się za wcinanie. Przedłużyłem tutaj pobyt o godzinę, ale powoli już moja doba hotelowa dobiega końca. Także muszę się zbierać, pakować i jechać dalej, nagrywać kolejny hotel. Oceniam pobyt w tym miejscu bardzo pozytywnie. Jestem wypoczęty, zrelaksowany, pozytywnie nastawiony, jak codziennie, nic się nie zmienia. Muszę powiedzieć, że było tutaj cicho i komfortowo. W nocy nie było żadnych dźwięków, w dzień to samo, także rewelacja. Nie mówię o cenach, ponieważ jest COVID, więc te ceny są niższe, będą się zmieniać. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile aktualnie kosztuje pobyt, możecie sobie sprawdzić to na stronie hotelu. I cóż, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Zostaw kciuk w górę, jeżeli ten film się podobał oczywiście. Jeżeli nie subskrybujesz, to zostaw subskrypcję, ponieważ jest to dla mnie ważne. Mam zamiar nagrać więcej i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema! Na razie!